Kolejny klub obywatelski. Wiecie Państwo, że nasze kluby cieszą się bardzo dużym powodzeniem i zawsze wielu zaproszonych uczestników, więc to mnie zawsze bardzo cieszy, a dzisiaj dwaj bardzo szczególni goście. Co więcej, będzie jeszcze jeden gość, niespodzianka w trakcie klubu, a dzisiaj Borys Budka, a Krzysztof Brejza, posłowie Platformy Obywatelskiej. Wyjątkowa atmosfera klubów obywatelskich polega na tym, że zapraszamy do takiej otwartej rozmowy. Bardzo miło gościć w Lublinie, przepiękne miasto. Wspaniali posłowie Platformy na czele z panią poseł Asią. Prezydent również popierany przez Platformę, prezydent od nas. Miasto, które się zmieniło niesamowicie przez ostatnie lata. Miasto, które skorzystało ze środków unijnych. O czym będziemy rozmawiać? O polityce oczywiście bieżącej, o przyszłości, żeby te środki z Unii płynęły jeszcze również do województwa lubelskiego, również do Lublina. Jeszcze gość niespodzianka dla państwa. To ja jeszcze mam z kolei pytanie, bo prezes... Pamiętajmy o tym, że byliśmy być może o jedną decyzję, o jeden błąd od zbudowania z Polski Białorusi. I proszę Państwa, optymizm mój polega na tym, że to senewat. Nie ma już szans. Znaczy po tym, co się zdarzyło w ciągu ostatnich miesięcy, po tym, jak zużywa się ta władza szybko, po tym, że stracił PiS ten taki walec, który miażdżył wszystko, zastraszał ludzi, bo słabość jest najgorszą rzeczą w polityce, wróciliśmy do naszych starych kanonów politycznych. Konrad Jarosław Granek, Platforma Obywatelska. Szanowni Państwo, ja tutaj przyjechałem specjalnie, żeby osobiście podziękować posłowi Brejzie za to, co dla nas zrobił.